9 października obchodzimy wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka, wybitnego polskiego kronikarza i biskupa. Jego życie i dzieło stanowią cenne źródło wiedzy o historii Polski. Wincenty Kadłubek pochodził z ziemi sandomierskiej. Urodził się prawdopodobnie około roku 1160 w Karkowie lub w Kargowie koło Opatowa. Istnieją różne hipotezy dotyczące jego pochodzenia. Jedna mówi, że pochodził z rodu Porajów, herbu róża. Druga natomiast, że matka Wincentego należała do tego rodu, a ojciec miał na imię Bogusław. Są także źródła, które wskazują na przynależność do rodu Lisów, gdzie jego ojcem był możny palatyn Stefan, brat wojewody krakowskiego Mikołaja. Nazwisko Kadłubek pojawia się dopiero w dokumentach z XV wieku, jednak przypuszcza się, że wywodzi się z wcześniejszych rękopisów. Wincenty uzyskał wsparcie księcia Kazimierza Sprawiedliwego, co mogło wpłynąć na możliwość studiowania za granicą, chociaż nie ma pewności, na którym uniwersytecie się kształcił. Wincenty Kadłubek był zatem bardzo dobrze wykształcony. Po powrocie z zagranicznych studiów otrzymał święcenia kapłańskie i został notariuszem na dworze książęcym. Jego związki z Sandomierzem były szczególne. Po śmierci księcia został prepozytem w katedrze sandomierskiej w 1194 roku. Najprawdopodobniej w Sandomierzu kontynuował pisanie swojej monumentalnej kroniki polskiej. Wśród wielu mądrych nauk, które przekazał, szczególne miejsce zajmuje przekonanie o znaczeniu pokory. Jak sam wyraził, wszystkich cnót żywicielką jest pokora. W 1208 roku został wybrany na biskupa krakowskiego, gdzie podjął szeroko zakrojone reformy, w tym wprowadzenie celibatu duchowieństwa i uniezależnienie kościoła od władzy świeckiej. Po 10 latach sprawowania urzędu biskupa w 1217 roku Wincenty zrzekł się go, by w tym samym roku dołączyć do zakonu cysterskiego w Jędrzejowie. Cnota pokory znalazła w jego życiu szczególne miejsce. Zrezygnował z godności biskupiej na rzecz ascetycznego życia w klasztorze. Tam zmarł w 1223 roku, pozostawiając po sobie monumentalne dzieło Kronikę Polską. W Sandomierzu co roku odbywa się odpust na jego cześć. Częścią tych obchodów jest procesja z relikwiami oraz uroczysta msza święta. Jego nauki nadal inspirują i kształtują wartości wielu ludzi na świecie, przypominając o istotnej roli pokory w dążeniu do doskonałości. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia księgarni Armoryka.